Jak tam ręka? A my w jego osiołka? No, lekarz chce mnie zatrzymać na obserwacji. Ja mam zajęcia w terenie. Nie ma mowy. Mam lecieć do Polski. I jakaś obolała rączka na pewno mnie nie powstrzyma. Lecisz do Polski? No, robi wrażenie, co? Tak, ale powiedziałaś, że nie będziesz miała dzisiaj zbyt dużo czasu, a jakoś dojeżdżasz do miasta, więc pomyślałem, że... Pani córka jest chora na porażenie mózgowe. Nikt o tym jeszcze nie wie. Pani mąż chyba też, nie prawda? Załatwisz to, co cię prosiłem? Mówiłem ci, że nie. Proszę mnie nie oceniać. To nie ja porzuciłem chore dziecko. Czekam na dole. Sposobem, bratku. Sposobem. Co dolega? Właściwie to nic. Już nie bądź taki skromny! Jak się pan czuje, poruczniku? Dziękuję, dobrze. Gotowy do akcji. Nawet dzisiaj. Generalnie w ogóle nie choruję. Ostatnio chyba jakieś 3 lata temu zatrułem się. Porucznik Karol Borowski. Dla przyjaciół Lolek. Jak? Lolek. Rozumiem, że zgłosił się pan do przyjęcia na poszerzenie diagnostyki guza? Słucham? Żartujecie. To jest mój aparat. Nie, pan tego nie daje, tam są zdjęcia mojego syna. Pana żona pozwoliła mi je zrobić. Ale ja się nie zgodziłem. Trudno, trzeba boś dogadać. Niech pan to da. Oddam! Co tu się dzieje? Kuba, daj mi ten aparat. Podpisała pani umowę? Musi pani chronić naszą prywatność. Nie ma pani prawa dawać mu zdjęć mojego dziecka. To jest mój aparat i tam są moje zdjęcia. Proszę mi to dać. Proszę. Świetnie. Dokąd? Co pani sobie w ogóle wyobraża? To są moje zdjęcia! I czego pan jeszcze do cholery chce? To jest pana karta ze zdjęciami mojego syna. W zamian chcę kartę ze zdjęciami córki mojej żony. Mógł pan zrobić kopię? Tak, mogłem. Ale nie zrobiłem tego. I niech mi pan nie mówi, że nas nie potrzebujecie. Gdybyście 5 roku temu zgodzili się na zdjęcia z synem, nikt by za wami nie jeździł. A może o to chodziło? Czy się mylę? Więc mieliście szczęście, że trafiliście na mnie. Do zobaczenia.